Spotkałem takich ludzi, którzy mają alergię na religię, dlatego że mówią: Osoby religijne, które spotykam, to są ludzie, którzy strasznie manipulują, którzy mam takie poczucie, że manipulują Bogiem, że go sobie zawłaszczają, że go robią takim właśnie bożkiem tak naprawdę swoich własnych pragnień i swojej własnej pychy. Tak, religia może być niesamowitym takim popisem pychy i manipulacji, próbą manipulacji Bogiem. Ale to nie jest tak, że religia na to jest skazana. To jest pokusa, która tkwi wewnątrz religii, religijności. W istocie religia jest szansą na to, żeby dać się Bogu ogarnąć Jego miłością. Żeby to Bóg nas zmienił, żeby to Bóg pokierował naszym życiem, naszym myśleniem, sposobem naszego funkcjonowania. To jest ta szansa, żeby wejść w takie spotkanie z Nim, aby to On był, On stał się Panem mojego życia. Te fragmenty Ewangelii, które czytamy, ten dzisiejszy właśnie przestrzega przed taką próbą manipulowania Bogiem i gorąco wzywa: Oddaj się Bogu poprzez wszystko, co znajdziesz w religii.